Be open. The whole speech, but this will be, you know, not necessary, because I think that the most important speech is the work that we have done together. And really, we have done a great job. I think that we are really very happy. The Cuban embassy, for all the friendship, for all the help, and everything you have done to contribute to the work of David. So he's still very young, so she has a lot of things to do still for the country. Quiero, ante todo, agradecer. Okay. I will do my best. Para todos los que cooperaron con el trabajo nuestro aquí en el país. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy przyczynili się do współpracy pomiędzy naszymi krajami. Quiero agradecer especialmente, dar un agradecimiento especial al PIT de Polonia. W szczególności za bardzo ciepłe przyjęcie polskiej izby turystyki tutaj w Polsce. Quienes me acogieron como uno más en su grupo. Jak, zostałem przyjęty jako jeden z nich, jak swój, przez PIT. Quiero agradecer a todas las organizaciones turísticas de Polonia. Chciałbym podziękować wszystkim innym organizacjom turystycznym w Polsce. Cuando llegué a Polonia, me parecía imposible. Kiedy przyjechałem do Polski, wydawało mi się to niemożliwe. Pero poco a poco. Ale powoli, powoli. Me fui introduciendo en el sector del turismo. Zostałem wdrożony, wprowadzony w sektor turystyczny. Teniendo en cuenta que no había una historia en Polonia de una oficina de turismo Polonia. Biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie było żadnej historii współpracy pomiędzy, turystycznej pomiędzy Polską a Kubą. I tuve que aplicar mucha técnica de relación, mucha técnica de comunicación, mucha técnica de redes sociales. I musiałem zacząć od początku, pracując z różnego rodzaju sposobami dotarcia w komunikacji, w sieciach społecznościowych, w kontaktach. Y a la vuelta de 4-5 meses. Y por 4-5 meses. Empezaron los polacos a sumarse a nuestro trabajo. Polacy zaczęli odwdzięczać się, dostrzegając naszą pracę. Y llegó Polonia a ser una familia para mí. Polska stała się dla mnie rodziną. Hay muchos operadores en Polonia. Hay mucha profesionalidad en Polonia. Hay muchas agencias de viajes en Polonia. Hay una red de venta minorista excepcional que no la había visto en ningún país. W Polsce mamy bardzo wiele biur podróży, profesjonalistów z branży, tour operatorów na tym poziomie, którego nie widziałem w żadnym innym kraju w swoim życiu. Es decir, con esa red de venta, con esa red de tour operadores, con esa organización turística, el PIT, al cual le vuelvo a dar las gracias, fui entrando progresivamente en el tema del turismo. Z taką siecią sprzedaży, z takimi zasobami specjalistów w branży turystycznej, w szczególności z PIT-em, zaczęliśmy pracę i postępy na polskim rynku. Tengo que decir que hay una persona entrar en el mercado polaco, o sea, relacionando concretamente y familiarmente con el mercado polaco, se llama Michal Domanski, es el director de All Inclusive. Chciałbym w szczególności podkreślić, że jest jeden dziennikarz, który w szczególny sposób przyczynił się do nawiązania i rozwinięcia tych więzi pomiędzy naszymi krajami. To jest pan Michał Domański, szef magazynu All Inclusive. Y todos los que están presentes aquí con nosotros y otros que no pudieron venir porque están fuera del país. I wszyscy, którzy są tutaj dzisiaj z nami, jak również ci, którzy nie mogli przybyć na to spotkanie ze względu na wyjazdy zagraniczne. Todos, de una forma u otra, nos ayudaron. Wszyscy w taki lub inny sposób bardzo mi pomagaliście. Periodistas. Dziennikarze. Wiadomości turystyczne. Sí, muy interesante. La ayuda de ellos, muy interesante. La información de ellos, muy interesante. La intercomunicación entre nosotros, muy interesante. La interlocución entre ellos.
wielkie wsparcie we wzajemnej relacji, we współpracy, w szczególności dla wiadomości turystycznych. Tenemos dos personas a los cuales queremos agradecer en el diagnóstico turístico a ella. Son dos personas a las cuales especialmente chciałem podziękować, Joannie oraz y a Marcela German. Y Marzenie German. Son dos personas con las cuales hemos mantenido una comunicación estable, constante, preguntándome, yo comunicándole, ellos comunicando, o sea, información constante. Udało nam się stworzyć stałą współpracę, bardzo efektywną, polegającą na wymianie informacji, myśli dwustronnej, bardzo dobrze to działało. No quiero dejar a nadie fuera, también nos ayudó LOT Airlines. Nie chciałbym o nikim zapomnieć, bardzo pomogły nam również polskie linie lotnicze LOT. Este kolega mío, que está acá. Ten kolega, który tutaj obok stoi. Que además vivió en Cuba, ha vivido en Cuba. Który również był kiedyś na Kubie. Nos conocimos desde que llegamos acá. En Neckerman, Tomasco. Wcześniej w Neckermanie, Tomasie Kuku. Y allí empezamos a hacer un trabajo con Tomas Cook, que fatalmente tuvo un mal desenlace por la situación de Tomas Cook, pero continuamos una operación la cual mantenemos y seguiremos hasta que la operación se lleve a efecto, que ya está en camino, ya está montada, ya está contratada. Empezamos con fuerza en el año 2022 con ella. I zaczęliśmy bardzo dobrą współpracę z tą poprzednią firmą, skończyło się, jak wiemy. Natomiast kontynuujemy ją z nową organizacją i mamy bardzo ambitne plany na nadchodzący rok 2022. En fin, są mucho el presidente del PIT, el señor. I na koniec Pavel, prezes Polskiej Izby Turystyki, pan Paweł Jadowski. Una persona extremadamente profesional, una persona la cual admiro y quiero mucho. Osoba z jednej strony niezwykle profesjonalna, ale z drugiej strony, którą bardzo podziwiam i którą darzę wielkim szacunkiem. El señor Rafael, presidente del POT. Pan Rafał, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Los amigos de Itaca. Nasi przyjaciele z Itaki. Los amigos de Rainbow. Nasi przyjaciele z Rainbow Tours. Tui, Poland. Tu y Polska. Coral Travel está comenzando con nosotros también, es una nueva noticia. Również między nami przedstawiciele Coral Travel. Y en fin, Polonia se ve un mercado listo para llegar a Cuba. Una amiga que hace sus cosas personales, privadas, pero ya está montada en una operación fiel. Beata, de Go Travel, está presente aquí. Es una amiga nuestra, que se cuenta con nuestras operaciones. I fiel a Cuba. I jesteśmy gotowi, cały rynek jest gotowy i dojrzały do tego, żeby prowadzić operację turystyczną na Kubie. Mit de Biden. I oczywiście pani Beata, która została wspomniana. Mit de Biden jest un grupo interesante, que también nos ha dado su apoyo. Mit de Biden. Również wymieniona grupa, która wspomaga, która pomaga i która współpracuje w biznesie turystycznym. Beko Travel con su grupo incentivos Cuba. Oczywiście Beko Travel wymienione z grupami, z incentivami wysyłanymi grupami na Kubę. Interesante grupo de Beko Travel con su incentivo a Cuba y sus congresos oficiales que quiere hacer. Bardzo ciekawa organizacja Beko i również w drugą stronę z kongresami, które zamierza organizować w Polsce. Bueno, y en fin voy a relevar un secreto. I teraz chciałbym podzielić się z Państwem moją tajemnicą. Zostaję. Estamos organizando un congreso de turismo polaco en La Habana y en Varadero con el PIT de Polonia. Zorganizujemy wspólnie z Polską Izbą Turystyki kongres turystyczny w Hawanie oraz Varadero. Se queda en el programa, lo vamos a tratar de hacer en el 2022. Jesteśmy w trakcie organizacji tego programu i wydarzenie odbędzie się w roku 2022. Para ello tenemos que hacer grupos incentivos de visitas a Cuba, que lo vamos a hacer con usted, con los operadores,
i a través de zorganizujemy grupy, które będą w tym uczestniczyły we współpracy z Państwem, czyli z turoperatorami i z PIT-em. Jest dużo do zrobienia ciągle jeszcze w Polsce. Jest dużo pracy. No hay duda que con el apoyo de algunas de algunos planes de acciones especiales hechos entre la embajada. Bez żadnych wątpliwości z naszymi planami specjalnych działań hemos avanzado en el turismo. Zorganizujemy to dla turystów, dla kroczek. Hemos avanzado. Y hay que decir que todos los turoperadores que hay en Polonia, todos tienen el almacén lleno de tarjeta turística. Es así. Wszyscy turoperatorzy w Polsce mają swoje sklepy, swoje punkty sprzedaży, pełne ofert na Kubę. Czyż tak nie jest? Tak jest. Tarjeta turística. Pero tenemos que seguir promoviendo, avanzando, creando, cantando para empezar a revender. Ale musimy cały czas kontynuować naszą pracę w promocji, plasowanie tego produktu, żeby finalnie ta operacja była na Kubie. Todo el que tenga contrato con Cuba, como lo tiene usted, puede ya venir a la embajada y hacer el contrato para la tarjeta turística. Każdy, kto posiada kontrakt z ambasadą, może po te karty turystyczne zawsze do ambasady przyjechać i je tutaj uzyskać. I finalmente, después del secreto que revelé del PIT. I na koniec zdradzę jeszcze jedną tajemnicę PIT-u. Dada la situación del avance y el progreso de la vacunación en Cuba. W związku z obecną sytuacją i z sytuacją, która rozwija się obecnie na Kubie, Cuba se prepara para abrir sus fronteras para el turismo internacional en todas sus provincias. Kuba szykuje się do otwarcia swoich granic, pełnego otwarcia granic na turystykę we wszystkich swoich prowincjach i regionach. Progresivamente el día 15 de noviembre será gradual, o será una apertura. Será gradual. Na początku będzie się to odbywało stopniowo, ale od dnia 15 września. Pero lo más importante de esta noticia es ale que najbardziej najistotniejsze w tej wiadomości jest que se elimina septiembre? 15 de noviembre. Noviembre, listopada, przepraszam. 15 de noviembre. Y ya, profesor. 15 de noviembre. Y lo más importante de esta información es que a partir de ese momento. I najważniejsze w tej informacji jest, że od tego czasu se eliminan las restricciones zostaną zniesione wszystkie ograniczenia de los protocolos de higiene. Obowiązujących obecnie ograniczeń protokołów. ¿Cómo será? Jak to będzie? Primero, el turista arriba a Cuba y ya no le hacen el PCR. Po pierwsze, turysta, który przyleci na Kubę, nie będzie musiał wykonywać testu PCR. Y no tiene que llegar con PCR. I nie musi przylatywać ze zrobionym testem PCR. Solo presenta su certificado de vacunación digital o como lo tenga. Tylko musi okazać certyfikat szczepień, taki jaki ma w swoim kraju. Y puede entrar. I może bez problemu wjechać na terytorium Kuby. Como Cuba es un país. Jako że Kuba jest krajem, que aguarda por la salud. Olivia Bosque. González. La cónsul nuestra estará a cargo de esta actividad. Pueden contar con ella y con el embajador, me siento que esté aquí todavía, porque nosotros le vamos a dejar a ella hasta que venga la persona que va a atender el turismo, ella y la dirección de la embajada. Van a atender esta actividad y van a tener la relación de los turoperadores y los contactos de los turoperadores pueden contar con ella. Para su tarjeta turística, para conocer información. Olivia, lo que estoy diciendo aquí ahora, Olivia lo conoce perfectamente. Pani Olivia Bosca González, Bosco González, obecnie jest wyznaczona jako osoba kontaktowa dla Państwa, dla dziennikarzy, dla turoperatorów. Oczywiście przy współpracy całej ambasady i Pana ambasadora. Wszystkie sprawy, o które możecie się Państwo zwrócić, proszę się zwracać bezpośrednio do niej, takie jak karty turystyczne, czy jakiekolwiek inne sprawy. Salut! Gracias za wszystko, co żeśmy razem zrobili, także dziękujemy bardzo. Dzięki. Como,
Pan David, la colaboración con usted era formidable. Voy a llorar que usted se va, de verdad, voy a llorar. Le agradezco por todo, por toda su ayuda, por toda su amistad, por todo, de verdad. Nos veremos en Cuba, no sé cuándo, pero en esta encarnación, en la otra, pero nos veremos. Saludos y esperamos a usted en Polonia. Znam cię wiele lat. Tak cudownego człowieka bardzo dawno nie spotkałam. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze kiedyś się skrzyżują. Dziękuję ci bardzo. Chciałabym, Dawid, bardzo ci podziękować za całą twoją pracę w Polsce, za naszą współpracę. Bardzo się cieszę, że cię poznałam i oczywiście powodzenia na Kubie we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Więc muchas gracias y suerte. Suerte en toda su vida. Gracias. Adios. Dawid, było cię bardzo miło poznać. Jesteś super facetem. Żałuję, że nas opuszczasz, ale wierzę, że będzie ci lepiej i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia od Sigma Travel i ode mnie osobiście. Życzę ci, Dawid, żebyś w kolejnym miejscu, do którego trafisz, czuł się tak dobrze jak w Polsce i zachował tyle miłych wspomnień. My będziemy za tobą bardzo tęsknić, tutaj w Warszawie. David, quiero decirte muchas gracias por todo que hemos pasado en todo este tiempo y quiero desearte todo bueno y vamos a vernos en Cuba, ojalá, o en otro lugar. Gracias y chao, chao. David, estás muy, muy profundo en mi corazón, en los corazones de todos los turoperadores, de todas las agencias, de todo el turismo aquí en Polonia. Estás siempre muy, muy, muy bienvenido aquí. Cuando vuelves, te vamos a esperar con las manos abiertas. Te echamos de menos. Cuídate bien con seña en Cuba. Y vuelven los dos aquí a nosotros. Te esperamos. Un beso. Chao, amigo. Dawidzie, będziemy za tobą tęsknić. Czemu ty wyjeżdżasz? Mamy nadzieję, że niedługo się znowu spotkamy. I to bardzo rychło. Szybciej niż byśmy się tego spodziewali. Trzymaj się i do zobaczenia. I dzięki za wszystko, co tu zrobiłeś. Dawid, będziesz tęsknił za nami? Tak. Jak bardzo? Ostatnie zdjęcia pracy. Każdy rok. Każdy rok? Każdy rok. No. Piszemy datę. Dziękuję bardzo. Współpracowaliśmy od wielu lat. Bardzo żałujemy, że wyjeżdża, bo współpraca z nim to była czysta przyjemność. Spotykaliśmy się na targach, spotykaliśmy się przy okazji imprez branżowych. Pomógł nam wielce w uzyskiwaniu materiałów dotyczących Kuby, w kontaktach na Kubie. Co i współpracy z Kubą. Szkoda, że go już nie będzie. Mamy nadzieję, że ktoś, kto go będzie zastępował, będzie
równie dobrym człowiekiem i równie sympatycznym. Dawid, będziesz tęsknił za nami? Będzie. Każdy rok. Każdy miesiąc. A każdy miesiąc teraz. No dobra. Bardzo dziękuję Polsku, bardzo dziękuję turoperatorom, bardzo dziękuję przyjacielom. Ja w Warszawie, do budusem. Ale wiesz co? Senti niečo povedať. Som veľmi šťastný, že som tu bol. Lebo ľudí ma veľmi pomohli. To znamená Čeči, Slováci, Rumuni, Maďari, Poláci, Bulgári a nie len ľudí, i staff diplomatov. Znači diplomaci, ako ambasadori a tak ďalej, tí veľmi ma pomohli. Že bola duša praza, ale bardzo dobrá praza. Že som spokojený s tým, ale možno sa ešte vrátime na iné úlohy. Treba na targy, treba na návštevu, treba na biznis. Ešte sa vidíme. Vidíme sa. A nie daleko. Lebo budem pracovať doma a to není daleko. Kuba není daleko. To znamená, že doma z mojej kancelárii s vami to nebude daleko. To je blízko. Stále budem v kontakte s vami. Super. Ďakujem, Monika. Ďakujem, David. Quería decirte muchísimas gracias por tu gran trabajo que tú hiciste en Polonia para Cuba, pero recuerda que negocio, que cooperación y trabajo es una cosa, pero lo que es más importante es el gran sentimiento que tenemos para ti y gran amistad que tenemos. Recuerda siempre que vais a estar con Xenia aquí para siempre y pienso que vas a estar para siempre gran embajador de Cuba en Polonia y también gran embajador de Polonia en Cuba. Espero que nos vemos muy, muy pronto. Cuídate mucho en Cuba y recuerda que tienes aquí en Polonia tu familia que te quiere que muchísimo con Xenia. Cuídate mucho. Hasta siempre, mi hermano gemelo. Estimado David, espero que estés bien. David, I would like to wish you all the best in your professional and also personal routes. It was a very big, big pleasure to work with you. And on behalf personally, on me, but also on behalf of entire Ithaca society, I would like to thank you for your presence, for your always support. And I wish you all the best, and I'm pretty sure that we will meet very soon, because tourism world is, as we know, is very, very small, so see you around. David is my good friend, and I really enjoy our friendship. He has great sense of humor, and we really had a great cooperation. I really regret his going back to Cuba, but I hope we will meet there soon. David, chciałam ci serdecznie bardzo, bardzo podziękować za wielkie serce, jakie obdarzyłeś tutaj nas wszystkich. Za przekazanie nam miłości do Kuby. Chciałam ci podziękować za naszą przyjaźń. Chciałam ci podziękować za no, niesłychaną moją miłość też do Kuby. Podziękować za to, że mogłam pojechać i zrealizować programy telewizyjne, które są nadal emitowane i cieszą się popularnością. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy na Kubie i w Polsce. Wiesz, że jestem twoją przyjaciółką. Duże buziaki. Trzymaj się tam dzielnie i do zobaczenia. Drogi Dawidzie,
To niesamowite, że dopiero się poznaliśmy, a już przyszło nam się żegnać. Ale właściwie się nie żegnamy. Wszyscy jesteśmy z turystyki, a turystyka to podróże. Dlatego na pewno nie raz jeszcze spotkamy się, czasem być może w jakimś nieoczywistym miejscu. Będę Cię wspominać bardzo mile. Będę pamiętać, z jaką energią promowałeś Kubę, jak o niej opowiadałeś, jak starałeś się, by każdy z nas poznał ją od najlepszej strony. Czas Twojego pobytu w Polsce przypadł również na pandemię. Nie było to łatwe zadanie, by w tym okresie działać na rzecz promocji kierunku, ale dałeś radę. Ciągle przypominałeś o sobie, pokazywałeś nam, że nawet w okresie tak trudnym, jakim była pandemia, można podróżować i można promować kierunek. Cieszę się, że miałam okazję Cię poznać. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Gdziekolwiek los Cię rzuci, na pewno poradzisz sobie wspaniale, na pewno zdobędziesz nowych przyjaciół i mam nadzieję, że Polskę i nas będziesz wspominał zawsze bardzo dobrze. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Marzena German.